Siema, siema, tutaj Kung, witam was w kolejnym już czwartym odcinku South Park The Stick of Truth. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym czwartym odcinku South Park Kijek Prawdy. Powiem dwie wersje przywitania, angielska i kurde polska, i jedziemy dalej, jedziemy z koksem. W poprzednim odcinku żeśmy tutaj w tym miejscu pokonali ćpunów, zamontowaliśmy i odebraliśmy paczkę amfy, świeżej amfy dla Tweaka oraz zamontowaliśmy ten czujnik, który miał pomóc wykryć człowieko niedźwiedzio świnie, czy tam Melbourne Peak, jak kto woli po polsku czy po angielsku. Tutaj widzę elfy, więc podejdziemy do nich i ich zaatakujemy. Czy ja ich zdążyłem uderzyć, czy nie? Nie wiem, zaraz zobaczymy, czy ja ich uderzyłem pierwszy. Tak, ja ich uderzyłem pierwszy, czyli mamy pierwszy ruch. Bo to jest tak, kto kogo pierwszy uderzy, ten ma pierwszy ruch. Okej, dobra, tutaj mamy krwawą pałkę Kenego, która jest, wydaje mi się, że troszeczkę lepsza od tamtego mojego ataku, ale dobra, zobaczymy, co ja tutaj mogę zrobić. Mogę użyć zdolności przede wszystkim, napaści z pobiciem, bo oni są w jednej linii, więc dobrze było tego użyć. Hops. O! I mogę go jeszcze bić i mu zgarniać tarczę. Zajebicie, czyli tarczy już nie ma. To jest bardzo, bardzo dobra sprawa. Okej, tego możemy pierdzielnąć na przykład tak. Chociaż on ma duży pancerz, więc tego teoretycznie powinniśmy uderzyć jednym atakiem mocno. Ale możemy uderzyć na przykład tych dwóch strzelców na raz, więc gdy piorun uderzy w młot Buttersa, lewy wcisk myszy. Uwaga. I teraz, pięknie, ale to, ale ich porobiłem, dobra. Ten ma odbicie, okej, ale no, to na spoko. Ojej, tego się nie spodziewałem. Cholera jasna, jakoś nie mogę się nauczyć bronić. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, nieważne. W każdym razie teraz bierzemy kurde, nie mogę się wysłowić. Bierzemy pałkę Kenego i przysram mu raz prawym przyciskiem myszy. Wow, no całkiem nieźle. Tutaj bardziej efektywne byłoby chyba pojedynczo trzy razy lewym. Tak mi się wydaje. Znaczy na pewno nie, dlatego że gość ma, no wiecie, ma pancerz, więc trzeba go uderzyć raz. O, teraz ma jeszcze dwa pancerza, sobie dał osłony, tak? Czy to pancerz sobie zwiększył? Dobra, tutaj się obroń. O, mogę kontratakować. No, zbyt duży ten kontratak nie był. Ale jednak mimo wszystko noga mnie swędzi. Dobra, jedziemy. I tego można dopierdzielić teraz, w tym momencie. Pierdut! 61 to całkiem niezłe obrażenia. Całkiem niezłe obrażenia. Dobra. Gotówka 75 centów, mikstura szybkości, figurka Filipa. Terence and Philip to jest jednak sztosik. Dobra, elfie uszy, w dupie ich resztę mam. Okej, czekajcie, czy tutaj da się pójść gdzieś na górę? Bo teoretycznie powinno być tutaj przejście. Ale nie ma żadnego przejścia. Dobra, to nieważne w takim razie, bo wydawało mi się na mapie, jak patrzyłem na mapie, to wydawało mi się, że jest tutaj przejście. Zobaczmy, kliknijmy mapę i to się tak wydaje, jakby było. No ale tutaj widać jednak zaspę, jednak nie. Rozwiąż palący problem Tweaka i zwerbuj go do... Dlaczego to jest tutaj? Dlaczego to jest tutaj, a nie tutaj? Wróć na zaplecze Tweak Bros i daj Tweakowi dostawy. No właśnie, dobra, nieważne. Ten gość nas podziwia, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Dobra, no i teraz sobie po prostu biegniemy do tego Tweak Bros, no bo tu tak naprawdę nie mam co robić. Nie mam już tu tak naprawdę co robić, trzeba w końcu zrobić tę misję. No tak sobie biegam, raz będę tutaj, raz idę tutaj, tak cały czas, aż takie trochę to jest bez sensu, bo nic nie lecimy z fabułą do przodu, ale takie bieganie tutaj, więc też jest bardzo ważny. Zamknij mordę, zamknij mordę. Dobra, o, przegapiłbym Tweak Bros. Okej, no to wchodzimy. Znajdź więcej znajomych, aby odblokować talenty, które dają dodatkowe korzyści podczas walki. Okej, tutaj nie możemy wchodzić, czy możemy? Bo ja pamiętam, że gdzieś za ladą był schowany jeden z bachorów, które się bawiły z nami w chowanego, ale to może nie w tym miejscu. Nieważne. Where's today's delivery? Right here. Yep, that's good shit. All right. That's good shit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. To naprawdę była kawa? Nie wierzę. Okej, gorąca kawa. I mamy klucz tweaka do tego, to jest prawdopodobnie. Tak bym stawiał, bo wcześniej nam mówiło, że potrzebujemy klucza tweaka. Klucz do składziku Tweaka i zobaczmy, co ten Tweak tutaj chowa. Rękawice zakonnika, szata zakonnika. Wow, kurde, tylko że to na trzeci poziom. Gotówka, okulary, mech, Red Bull i mikstura szybkości. Dobra, bierzemy wszystko.
Szata zakonnika to całkiem good shit, tak mi się wydaje, ale nie mam jeszcze trzeciego poziomu, więc no tutaj na razie jeszcze nie pogadamy i zobaczmy, co tutaj jest. Łyżeczka i worki, wory pod oczami. No ja już jedne mam. Pod brodą to... Skoro mam wory pod brodą, to może jeszcze sobie zrobimy wory pod oczami. To będzie naprawdę zajebiste. Dobra, worki. Nie, ale szczerze mówiąc, podwójny podbródek tutaj zdecydowanie bardziej pasuje do tych moich brodojajec. Przecież tak naprawdę to nie jest tutaj... Kurde, tak jak se patrzę, to jednak całkiem nieźle wygląda. Ale nie, robimy sobie na razie podwójny podbródek, czyli tak naprawdę nic, bo tego prawie nie widać. Jakieś okulary, żadnych okularów nie chcę, jakieś śmieci, tego nie będę chciał. Zakonnika, ale dobra, tego na razie nie czytam, bo tego i tak jeszcze nie mogę zdobyć. Okej, no to tujka żeśmy zwerbowali, więc teraz trzeba jeszcze coś innego. Trzeba jeszcze Craiga i tego trzeciego, co nie pamiętam, jak on się nazywa, na T. Tego czarnucha, jak on się tam nazywał? Tokena. Dobra, to idziemy chyba teraz do czarnucha Tokena. Chodźmy. O, ty śmieciu. No chodź. Jan jest wkurzający, ten bileter. Abym mu wyjebał. Panowie, możemy się dogadać, tak? Okej. Napaść z pobiciem. To jest moje dogadanie się z tobą, koleżko. Uwaga. Yeah! I jeszcze mogę cię dobić? Mogę cię dobić. Pięknie, śmieciu. I elfi fechmistrz, co? Fechmistrz tam było napisane, co? Nie wiem, coś chyba pokręciłem. Mi się wydaje, okej. I tobie mogę przystrać młotem Batersa. Pierdut. Aha, on ma tylko jedno uderzenie, no to powinienem prawym. Dobra, tutaj się zdążyłem obronić mimo wszystko. No i uderzmy go pałką u Kenego. Nie ma sensu używać żadnych zdolności, bo i tak wiadomo, że to wejdzie i go zabije. Pięknie. I to mi się podoba. Shotout achievement unlocked. Nie wiem, co to za achievement, ale jakiś taki achievement shotout. Dobra, jeszcze tego sobie zgarniemy. Cześć, Cwelu. Ty śmieciu. Dokładnie. Chcę ci napierdzić tam. O. O to mi chodziło, dobra, no to idziemy chyba tutaj na górę. Nie mogę wejść na ulicę, kurde, trzeba takim być prawilnym ziomeczkiem i chodzić tylko po krawężnikach. Tu jest jakiś slot, tutaj bilety, to można, czy to jest skrzynka na pocztę. Okej, mamy kolejną ten. No to można rozwalić kolejną flagę Timigo, co mi się bardzo podoba. No i cóż, cześć koleżko. O ty kurwo. I will pepper spray you back to the Stone Age. Mhm. Does snow ever melt? Oh my god! O kurde. Naciśnij O, żeby się dostać na tablicę. Mam trzech nowych znajomych swoją drogą. Tuik, Francis i generał Zament. Ha 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 ha, stary, ktoś właśnie zamieścił filmik, jak cię pryskają gazem pieszczowym. Czekaj, puszczę jeszcze raz. Ha ha ha. Jest jeszcze zabawniej, jak wiem, co będzie. W sluwach u Jimba znajdziesz szeroki asortyment masek przeciwgazowych, które czynią gaz pieprzowy całkowicie bezużytecznym środkiem samoobrony. Wpadnij i sprawdź. Kurde, okej. Chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu Battersa. Tak ogólnie. Taki zajebisty tekst, aż mi słuchawki spadły. Matuchno, aż mi słuchawki spadły. Okej. No to musimy iść do spływów u Jimba, które swoją drogą pamiętam, że są chyba gdzieś tam w lewą stronę. Ale weźmy mapę. Sprawdźmy, spływy u Jimba są tutaj, więc trzeba do nich pójść, troszeczkę to daleko, ale na spokojnie sobie popatrzymy na wszystkie rzeczy, które tutaj są. To nie jest daleko, to się wydaje, że to jest daleko. Ja tak naprawdę dojdzie się w minutę. Tutaj South Park Mall. Tam się nie da dojść, do tego South Park Mall. Nie wiem, co powiedziałeś, nie słuchałem, frajerze. No cóż. Tutaj rozwaliłem, tutaj wejść nie można. No cóż, no to idziemy dalej w takim razie. Możemy wejść do Tower of Peace. A nie, nie możemy. Ale mamy kolejną flagę. O kurde, znalazłem cię, frajerko. Zobacz, chodź. No słabo, słabo w końcu żeś wybrała. Koleżanko, tyle ci powiem. Ja? O ty śmieciu, jak mogłeś, kurde. Jak ci zaraz w pierdol spuszczę, mam przecież, jestem wojownikiem i mam moc spuszczania w pierdolu, więc to jest jednak, wiecie, to jednak jest coś. Okej, zdolności, co my tutaj mamy? Zdolność... Moja kolej, frajerze.
I mogę dać to na przykład. O, walnę w ciebie. Nie wiem dlaczego akurat w ciebie, ale... Taki jesteś? Pierdut! Nic specjalnego, tak naprawdę powinienem użyć tamtej zdolności, ale on ma lepszą zdolność, bo może bić obu ich. Dobrze, teraz trzeba poczekać aż pierdzielnie ten. I to jest kurde coś. Fechmistrz, a no i fechmistrz. I to ma sens, nie wiem co ja wtedy przeczytałem. O kurde. O kurde. I temu przysram jeszcze, mogę w sumie. Ripostę miał, nie zauważyłem, co za śmieć, dobra. To nie wiem, co mogę zrobić, bo w sumie nie mogę. Ciebie też nie mogę, dobra, no to mogę. No to możemy zrobić leczniczy dotyk. I właściwie tyle, bo... Bo nic więcej. Dobra, uderzmy tego, bo... Nieważne, bo on i tak by się przecież nie ten... Atak aktywny, ale on cały czas ma ripostę, więc trzeba mu przystrać, wiecie. Dobra, bardzo ładnie. Cię obroniłem. Bierzemy łuk frajera i łukiem frajera mu przystram i będzie lepiej. Tru-tu-tu, pięknie. Byłeś niedobry dla innych, to masz za swoje. Dokładnie. Okej, zwycięstwo 5 PD, znalazłem jednego przedszkolaka, co też jest bardzo fajną rzeczą. Czekajcie, bo jeszcze trzeba ich przecież obrobić. Zawsze dodatkowe pieniążki, prawda? Dokładnie, no i wchodzimy tutaj do City Walk. Ja to sobie muszę ogarnąć. Tutaj herbatki, wiecie? Mam herbatkę i trzeba to zrobić, no. Ja zawsze muszę, kurde, te herbatki robić podczas odcinków. A wiecie, co jest najgorsze? Że normalnie to ja sobie mogę zapauzować, nie? I wszystko jest super. Ale jak nagrywam z kamerą, to nie za bardzo, bo kamera nie jest na tym samym pliku, tylko jest osobno nagrywane, nie? Niestety, bo nie mam kamery internetowej jeszcze, niestety. Dobra, pogadajmy z tym typem. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Podbili go. Oh, yeah. Tu wszędzie jest Mongolian shrimp, Mongolian beef, Mongolian pork. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Hello, Mongolian. Hello, Mongolians. Gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up. Ale potrzebuje kurde klucze, nie? The Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Jaki kurna złowieszczy plan, nie? Oh, hello, Mongolian. Hello, Mongolians. Rhino Richie's asshole. Dobra. Mogę, co mogę kupić i sprzedać u ciebie, co? Czyli żarcie tak naprawdę, to nic nie chce. I dostaliśmy klucz do Tower of Peace. Co tam mamy? O, to mogę rozwalić. Dobra, to teraz musimy iść chyba do wieży pokoju. Chociaż nie wiem, czy mam iść teraz, czy później sobie do niej pójdę. Chyba później. Nie walczymy, tak? A gdzie Mongołowie? Nie ma ich tutaj, tak? Okej, okay, czyli są. Dobra, nie da się ich zobaczyć. Okej, okay, nie będę sobie teraz do nich szedł. Dobra, nie chcę mi się z tobą walczyć, bo już chyba nie dostanę od ciebie. Okej, okay, mamy Jimbo Guns. O to nam chodziło. O to nam chodziło. Cześć, Jimbo. No, ten typ, kurna, z tym. Zajebisty. Nie jestem New Kid. South Park is chock full of things you shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner. Dobra, kup, sprzedaj. Co ja tutaj mogę? Tutaj mamy sprzedaj, wykup, w ogóle sprzedaj, ale nie. Kupmy. Mamy broń. Tutaj podobno jest najlepsza broń. Ta katana to jest najlepsza broń w grze podobno. Jakie obrażenia, ja piernicze. Ale nie chcemy tego. Chcemy kupić, tylko chcemy kupić maskę przeciwgazową. Zdecydowanie. Kup. Bo musimy się obronić przed tym głupim strażnikiem. I zobaczmy strapony. Strapony żadne fajne, naszywki, nastroje żadne fajne. Inne. Poradnik myśliwski, flora i fauna South Park. Raczej tego nie potrzebuję, tak mi się wydaje. Tutaj sobie postawię herbatkę. To jest Member Pig? To jest człowieko niedźwiedzie świnia, czy nie? What the fuck? Dobra, no to chyba stąd wychodzimy. Tam nie wejdziemy na razie. No to trudno. Okej. Gdzie możemy iść? Co tutaj jest?
Skitter Bars. Oho, dobra, wiem co to za miejsce. Skitter Bar. Cześć, koleżko. Z kim można pogadać z nim? Welcome to ye old Skeeter's Tavern. Tell you what, yo, Skeeter's Tavern. In the basement. Biggins. That's why I got stuck with her majesty. To jest kurna misja, nie? To jest misja wojownika, jak w Tibi czy gdzieś tam. Trzeba pierwsza misja, czy w Gotikach też się zdarzały takie misje. Po prostu idź zniszcz, kurde, szczury w piwnicy, nie? To jest najlepsze, kurde, taka RPGowa misja. To jest takie wyśmiewanie się, kurna, z RPGów, nie? Okej. Zabij szczury. O kurde, uderzył mnie pierwszy, nie trafiłem w niego. No cóż. Ruchasz mnie, ty śmieciu. O kurde, wyruchał mnie, nie zdążyłem się obronić. Jakie oni obrażenia mają w ogóle? Co to jest? Masz tutaj dużą? A nie, ty nie może jeść, bo jest obrzydzony. Jakie gunwo. No dobra. To co zrobimy? Użyjemy zdolności i oni są w jednej linii, więc ich można uderzyć. No dawaj. I pierdut. Co jest? Nie wiem, dlaczego to się nie odbiło dalej. A ty tutaj masz zdolności i możesz sobie użyć w nich, bo przecież oni są w jednej linii też. Pięknie. I obaj nie żyją. Został tylko ten szczur mutant. O kurde. 2 HP. No nie. Dobra, czym ja mogę go uderzyć? Chyba tylko tym. Nie wiem, uderzę tak, żeby zobaczyć, jak to działa. Pięknie, jeszcze krwawienie mu weszło. Pięknie i cudownie. No i tym go można dokończyć w sumie. Za wcześnie, ale i tak go zabiłem. Całe szczęście, bo już się bałem, że nie. Martwy szczur, 1 z 4. Okej, dobra, co tutaj masz? Gotówka, mikstura lecznicza. Ostry jak brzytwa kieł. Okej, co my tutaj mamy? Można porozwalać to wszystko. Strasznie tu ciemno w tym basemencie. Wszystko porozwalam. Ich można jakoś normalnie... Zobaczcie. Patrzcie, teraz można podejść i chyba zniszczyć to. Ojej, nie trzeba z nim walczyć. Zajebicie. To jest fajne, że tutaj właśnie w South Parku jest dużo takich różnych... takich różnych mechanizmów omijania walki. I wcale nie trzeba ze wszystkimi przeciwnikami walczyć. Kurde, myślałem, że zdążę do niego uciec i się obrócić i wtedy go uderzyć. Znowu on ma pierwszy ruch, no trudno. Dobra, ja się nie dam tak zruchać. Nie dam się zruchać, ale oni mnie biją mocno. Jacy oni są, kurde, silni. Dobra, co ja mogę zrobić? Mogę sobie zjeść na przykład leczniczą miksturę małą. Zjedzmy to. I teraz możemy wziąć zdolności i napaść z pobiciem w tego. I pierdut! Pięknie! Ojeny. Myślałem, że będzie... O, ja pierdolę! Rozwaliło go, kurna, w drobny mak. Dobra, teraz możemy użyć na przykład młota sprawiedliwości na szczurze multa. O, pięknie. No, trochę działa, powiem ci, koleżko. Trochę działa. Dobra. Kurde, oni silni są. Tobie przysram prawym, co? Pierdut! Zajebiście, jest idealnie, więc weszło krwawienie, które i tak już nie jest przydatne, bo gość nie żyje. Za wcześnie znowu, ja pierniczę, 1 HP mu zostało. O, mogę kontratak. O, ja pierniczę, jakie to jest straszne, jak oni się tak rozpadają. Dobra, 3 na 4 szczury nie żyją. To mi się podoba. Nagrywam już 20 minut. Jak ten czas szybko leci w ogóle. Pierdut, dobra. Chodź tutaj, Cfelu. Dobra, tym razem ja chyba go uderzyłem pierwszy, tak mi się wydaje. Jeszcze wezwę myszy do pomocy. Co za śmieć. Okej. W ogóle to jeszcze wezmę sobie podkładkę, żeby wam nie hałasować. Okej, chwila, chce mi się kichać, dobra, to se kichnij. A ja sobie wezmę zdolności, napaść z pobiciem i uderzymy oczywiście tutaj. I pierdut. I jeszcze dobijmy. Jakie to jest piękne, jak oni wybuchają. Kurna, i taka krew wszędzie jest. Dobra, oczywiście zdolności weźmiemy to, żeby uderzyć ich dwóch naraz. See my righteous fury. Brrr. Ja się obronię. Idealnie. Dziękuję, starałem się.
Specjalnie kurno użyłem tych lekkich, tych, żeby ich uderzył kilka razy, żeby one wybuchły, a nie żeby po prostu gość nie żył. Pięknie, i mamy te kły, wszystko tutaj chyba jest zrobione, nie mam tutaj nic. O stop, bo tutaj się chyba da dostać, moment. Czy ja się tam mogę dostać? Chyba mogę, oh yeah, wiedziałem, że tutaj coś jest. Metroseksualny żel do włosów. Trofeum bowlingu, wow. Okej, okay, jakieś żarcie. Tekturowa rurka, co to jest? Do czego może być użyta tekturowa rurka? Okej, okay, tutaj już chyba nic nie ma. No to wychodzimy, zrobiliśmy misję. Bardzo ładnie. Oczyściliśmy piwnicę. Damn if you ain't a noble knight after all. Alright, here you go. Dziękuję. Nowe zaproszenie i barman też. No już się bałem, że... O, 13 znajomych, dostępny talent. Dobra, barman i skitter. Okej, okay, ekwipunek mnie nie interesuje jak na razie. A czekajcie, nie, bo... A jednak... Rzutki barowe, okej, ale jeszcze nie mam trzeciego poziomu. Jeszcze troszeczkę. Okej, dobra, zdolności, dodatki. Mamy talent nowy. Czekajcie, moje... Bo gdzieś tutaj było. Zwiększy maksymalny poziom zdrowia o 20. To jest całkiem niezłe. I to sobie weźmiemy. Maksymalny poziom zdrowia o 20%. To jest całkiem niezły. I rzutki barowe zdobyłem. Zatkało mi się ucho, koledzy. Niestety. Dobra. Jedziemy dalej. Wychodzimy stąd. I chyba musimy pójść do tego tokena. O kurde, ojciec Kenego. Cześć. Co ty tu robisz? Who? What? Hey, guess I hit it a little hard at the bar. Thanks for waking me up, kid. You on Facebook? Jestem na Facebooku. Tekturowa rurka, o co chodzi? Kurwa, musisz iść do roboty, no to... Kurwa, pierdolisz jak rok. Tak mi się skojarzyło od razu. Okej, musimy założyć maskę przeciwgazową. No i gdzie wejdziemy? Buty do stepowania, jakieś takie. Tekturowa rurka to chyba śmieć. Czarny grzym od wibrator. Gdzieś trzeba posprzedawać te śmieci, ale to może innym razem. Okej, Jimbo's Guns. Musimy wejść, iść do tokena. Nie będę na razie szedł tutaj. Do Tower of Peace. To sobie pójdziemy, nie wiem, albo jutro sobie pójdziemy, albo... Albo po prostu później, niekoniecznie jutro, ale później. No, wy śmiecie. Dobra, ja was zaraz pokonam i zobaczymy, czyj jest kijek tak naprawdę. Tylko zdjąłem, cholera, bez sensu, za wcześnie troszeczkę zdjąłem. Ech, dobra, nieważne. Okej, uderzmy tego. Pierdut, i krwawienie mu jeszcze wchodzi, bardzo ładnie. I zdolności, dlaczego ja nie użyłem zdolności, to jest dobre pytanie. Okej, okay, temu możemy przysrać, albo temu przysram. Pum, pięknie. Jeszcze wkurzenie, nie wiem jak działa wkurzenie, szczerze mówiąc, ale nieważne. Ojej, za wcześnie, oj, za wcześnie. Za 40 mi przysrał, kurna, gość potrafi mocno bić. Ha, krwawienie cię boli, co? Dobra, na easy. Na easy. Dobra, teraz ja. Przystramy temu. Oh yeah. Ten już nie żyje. I teraz jeszcze trzeba będzie przysrać temu. Pierdut, dobra. No i zajebiście. No miałem troszeczkę gorszą czapkę, tak mi się przynajmniej wydaje, że gorszą, bo w sumie nie czytałem. Mamy poziom trzeci i to mi się podoba. Zaraz będziemy mogli się ubrać jakoś porządniej chyba. Okej, co mi to daje? Zwiększa maksymalną liczbę PZ o 5. I masz chrupki serowe i 5 zdrowia w każdej turze. To jest całkiem spoko, tak mi się wydaje, ale to jednak jest więcej... Dobra, chyba sobie zrobimy to. Zwłaszcza, że chyba więcej pancerza jest. Nie, to ma więcej pancerza. Ej, to jednak zostaje w tym. Zdolności lecznicze przywracają 10% więcej... 10 więcej PZ. I leczenie przywraca 25 PZ więcej. Dodaje 1 punkt pancerza, idealna atak niż czy tarcze. To też zostaje w tym jednak. A już się cieszyłem, a jednak zostaję z tymi rzeczami, które mam. A co to robi? Dodaje 1 punkt pancerza, obniżając skuteczność wrogich ataków i obniża obrażenia od obrzydzenia o 25. Okej. Okay. Dobra, lecimy. O nie, jeszcze trzeba ich przecież obrabować. Jak ich pokonałem, no to jak żeby ich nie obrabować, prawda? Cześć, frajerze. I co teraz? What the fuck? Oh no! What the fuck? Oh no! Dobra, mamy pierwszego mini bossa, tak mi się wydaje. No i cóż, czym mogę ci przyznać? Spróbujmy tym. Zobaczmy, ilekroć opuszcza pięść. Czy ja to muszę robić? Oh yeah! Kamień papierorzeszki.
Dobra, i teraz tym zdolności. Młot burzy? Nie, chyba młot sprawiedliwości będzie lepszy na niego. I pierdut, 72 jeszcze i się cię kurna za jaja trzyma, bo jest ogłuszony. Bo tamto go jeszcze ogłusza, to uderzenie w jajca. Okej, temu przysramy chyba normalnie już. Pierdut, jeszcze mu krwawienie wejdzie i nie, obrzydzenie nie, bo to nie tam nie ten miecz. Okej, temu jeszcze przysramy tutaj. On chyba jeszcze będzie żył. Dobra, jeszcze ma 8 HP, ale powinno go zabić, no właśnie, krwawienie, dokładnie. Więc nawet gość mnie nie uderzył. Gromiący kij Bilego. O, to już lepsza. To już lepsza sprawa. Okej, więc wejdźmy tutaj i zobaczmy, bo to może być zdecydowanie lepsze. Obniża obronę przeciwnika przy idealnym ataku. To jest chyba lepsze, tak mi się wydaje. Jeszcze 26 razy 2 to jest 51, a tu jest 60 minus 6, czyli 54. Czyli to jest zdecydowanie lepsze, bo to jest 52, a tu jest 54. Niewiele lepsze, ale zawsze. Okej. Zwerbuj tokena, to zaraz, bo tutaj widzę... Oh, nice. Dobra, weźmiemy to. Ulepszenie dostępne w ogóle, bo co ja mam? Ha, racja, bo jeszcze mam to. Ale nie będę chyba tego ulepszał, tylko jak już poszedłem w to... Ogłuszony cel otrzymuje dodatkowe obrażenia, czyli jakbym mu przysrał z tego, a później z tego, bo to nie ogłusza samo w sobie. Po idealnym ataku możesz kopnąć jeszcze raz, ignorując pancerz i tarczę. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest dobre. No to jest takie... Każde uderzenie przywraca niewielką ilość zdrowia, każdy cios kijem wywołuje krwawienie. O tak, do tego trzeba dojść. No to w takim razie kupujemy to. Jak kurde będę mógł go uderzyć i później się dobija tym kijem. Jak każde będzie powodowało krwawienie, no to to będzie sztosik. Okej, dobra, idziemy do domu Twika. Nie, to Kena, przepraszam. Człowiek skurwiel. Dobra, zobaczmy. O, jeszcze rozwalamy piłkę. Dobra, wejdźmy tutaj na górę. Co my tutaj mamy? Czapka zakonnika. Kolejna rzecz zakonnika, no ale... Peruka token, ale raczej nie będę tego używał. Czapka zakonnika, niby zawsze na propsie, ale... I tak pewnie nie będę używał. O, w ogóle to czekajcie, bo mogę sobie zrobić już ten. Zobaczmy tę czapkę. Daję jeden podczas leczenia. Słabe. Bierzemy to. Bierzemy to. Co my tutaj mamy? Mogę to zniszczyć? Mogę. A czy mogę to zniszczyć? Mogę. A czy mogę to sobie ściągnąć? Mogę. Pokémon! Zajebista sprawa. Okej, dobra, to było na tyle w tym odcinku, wydaje mi się. Resztę sobie zobaczymy później. Stwórz nowy zapis, będę za każdym razem tworzył nowy zapis, chyba że już się nie będzie dało. W następnym odcinku pójdziemy do Tonego, czy tam Tokena, do Tokena, przepraszam. Cały czas nie mogę zapamiętać, jak on się nazywa, chociaż nawet wiem, jak wygląda. Jest czarnym, małym typkiem, który jest czarny i jest... Murzynem. Nie, żartuję oczywiście. No, no to rasizm, jak to się mówi. Hashtag z dupy, pozdro dla kumatych. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeśli wam się podobało. Wtedy prawdopodobnie będziecie częściej mogli oglądać South Park, bo nie wiem w sumie z jaką... Coś mam, jakąś nową wiadomość, ale to w następnym odcinku. Nie wiem, z jaką częstotliwością pojawiają się odcinki, ale im więcej łapek w górę, tym częściej, więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema!